Easy drinking. Hello. Ktoś zajebał ciacha. O, guzik. Z kim ja teraz byłem pod koniec? Byłem z Robertem. Elektryku. Z kim ja się teraz spotkałem pod koniec? Halo. Ależ. Halo. Z kim ja się spotkałem pod koniec? Nie dowiem się. Z kim się spotkałem? A nie. Czy, a gdzie kto był? Ja byłem... Za mnie był Anton i... No. Ja byłem najpierw na Vitalsach i nie, potem szedłem w stronę Elektryka. Ej, a gdzie w ogóle było ciało? Ciało było koło storage'a, tak po prawej stronie, nie? Jak masz od spawn na storage i po prawej stronie. A gdzie jest rakieta? Koło laboratory masz. A, okej. Okay. Chłop tam stał i się patrzał? Centralnie koło przejścia, nie? Ale nie widziałem w ogóle nikogo, żeby tam ktoś biegał, więc musieli to... Ale światła były zgaszone, więc... W miarę na początku rundy. Dobra. Właśnie jak się światła odpaliły, to dopiero wtedy zauważyłem, nie? Jakieś podejrzenia w coś? Nikogo nie widziałem. Mimo za samoglobin, bo stał i się patrzał, nawet żadnego kresa nie robił. Stał i się przyglądał, gdzie kto idzie, żeby zabić kogoś. Mimo. Co? Nie, nie. Co? Dwa questy zrobiłem. I tam guzik był. No dobra, jakie questy zrobiłeś? Już ci mówię, ten labiryncik taki. No nie stajesz przy labiryncie, stajesz. Nie, to tylko jeden zrobiłem. Labiryncik zrobiłem i już ci mówię. To blisko ciebie. A nie pamiętam gdzie to było, no ale zrobiłem. No coś śmierdzi, ja cię mam na oku, hemo goblin. Ale że chłop stał przy tym, przy lodziku i nie wiem co tam robił. Lodzika może. Nie wiem, ja mnie się do na oku, ale nie wiem, ja skipuję. No ja też w sumie. A to tam na Jezu leci, się oparła. Leci na niego? Kawę. To ja widzę za tutaj. Byłem gdzieś koło drzewka, nie widziałem ciała, tylko zobaczyłem, że się raport zaświeciła. Ja sprawdzę, byłem teraz specimen roomie. Jezu, ja nie mógł tak, zabić. Byliśmy tam na tych dole. No i właśnie jeszcze Amper był, nie? Na początku gdzieś z nami. Nie wiem, z której jest Freddy przyszedł. Ja mówię, że Luke jest niewinny, bo stał koło mnie cały czas. Jezu też jest niewinny. Właśnie teraz jestem na kamerach. Ale tam nikogo nie A musiało. Nie ma przypadkiem tamtego? Bencika takiego? Hmm? Że Venta? Że... No. Od znaczy jest tego? Na... Ty. Jest? Nie wiem. Nie wiem. Znaczy ale... gdzie jest to drzewko? Drzewko jest na to dwa. No drzewko jest jakby ten, jakby o dwa, tak? Czy gdzie ale to jest to drzewko? Blisko. To sobie poczuj na dwa. No i tam jest ta dziura, gdzie się przechodzi do security. Może to jest tam właśnie. No a jak my schodziliśmy, to nikt nawet nie przechodzi tamtędy. Jak ty byłeś w security, to już nie wiem. Cześć, ja mam pytanie. Gdzie była Agnieszka? Ja latałam gdzieś sama, bo się zgubiłam, okay. Więc... Tak, ja Agnieszkę widziałem gdzieś w środku, jak biegła sobie. Tak, o, sobie po prostu biegła, nie tak, szukałam zadań. O, no właśnie. To co, skip, czy macie jakiś ten... Oje. Nie wiem, ja nie mam pomysłu, nie? Nie wiem, kto był przy mnie właśnie.
jak wejdą to. Agnieszka już wie, Agnieszka już ta swoją pozycję, Agnieszka, Agnieszka zawsze ma rację. Tak, strzelam. Agnieszka dobrze wytypowała, mówię. A da, dobrze. Okej. Okay. Aha, co to miało znaczyć? Matełko chyba jest, nie wiem. Widać, że pedał. Już to zabijam. No widzisz, bywa. Bo jest trzeba, nie? O! Znalazłem ciało w medbayu. No, ten na lewo od medbaya, ten laboratorium. I to nie widziałem, Rezu jest czysty, bo i Mateuko, Rezu i Mateuko są czyści, więc to musi być Ampior albo Prazę. No ja teraz Mateuka widziałem tylko ten... Widział ktoś Ampiora albo Prazę, bro? Ja z Ampiorem od początku coraz chodziłem i z Mateuko. No, czyli to musi być Prazę. Więc albo Prazę... Ja widziałem, jak Plusz właśnie kończył te... Nie, jest jestem 100% pewien, że pewno Mateuko jest clear. Jest tam, Ampior taki 50%. Dla mnie na 200%, na 200% Mateuko i Rezu są czyści, więc albo Ampior, albo Prazę. I skoro mówisz, że byłeś z Ampiorem, no to co, Wołt Prazę? Słyszysz, ja w ogóle ja nie wiem. 20 sekund jakoś tego się stałem. Dobra, ale poczekajcie, bo... Czekajcie, bo nie zagłosowaliśmy, niż nikogo nie wyrzuciliśmy, więc musimy zaryzykować. Czyli co, kogo głosujemy? Ja na moje Prazę. Tak. Prazę i Mateuko jest clear, Ampior, albo to może być self-report, ja nie wiem. Oj, nie był synek, uwierz, ja bym Adi nie dotknął. Ty pobiegłeś w prawo, ja sobie po prostu biegam do lewo, żeby się z Mateuko się trzymać. I nie wiem. Się teraz, co nie. Kto wracał z admina? Nie ja. Lewą stronę, właśnie, widziałem. Ja wracałem od chłopaków. Ale gdzie? Ja nawet w adminie nie byłem. Gdzie jest admin? Admin to jest tam, gdzie się respisz na mało. Środek. A, to ja teraz wychodziłem. Mateuka teraz spotkałem na końcu. Mhm. No pewnie was widziałem. Proszę. Przed chwilą. No, to możliwe. A ja do weaponsów leciałem zrobić tam te strzelanko. Ja nie wiem, kurde, na kogo dać, serio. Okay, czyli nie wiem, ja tam mam albo plusza, pojdź tam. Tam poszedł, albo... Nie wiem, albo to był self-report, albo Praza, a Ampior nam wydaje mi się, że jest czysty i Mateuko na pewno jest czysty. Mateuko i Rezu na pewno są czyści, więc to musi być Praza i Ampior. Ja Mateuko mogłem z 1000 razy zająć, jak był impostor. Ja mówię o Ampior. Mhm. Znaczy ja w ogóle nie byłem po prawej stronie, więc... No, ja też. No, a dopiero teraz. Jak patrzyłem, jak Plusz tam rączkę przystawiał. Nie, ja dopiero teraz, serio, przyszedłem tam. Ja wcześniej tam nie było, a przecież że ciało leżało. Nie wiem. To nie, albo nie, bo tylko to nie. Ja się skanowałem w Medbayu. Nie wiem. No, suki. Jak mogliście mnie wywrócić? To jest niemiłe. Ara! Sam spadłeś. Dobra, S. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Serdecznie. O kurwa. Ora. GG. Sorry, Prazy chciałem cię wyjebać, wiesz co, że trochę pobawić z nimi. Szczerze nie sądziłem, że... Ja nigdzie nie wziąłem, aż wszystkie tylko taski było moim. Tym. Nawet Robercik mi napisał, że po co ty go zgłosiłeś, jeden kill i koniec. A ja mówię, mind game, zabawa, uhu! No. Jakbyś, Kesu, wszedł... Ja chciałem ogólnie ten, ogólnie mnie zdziwiło plus, że mi tego killa ten zreportowałeś. No właśnie, ten. Wiesz co, zestarałem się trochę, bo ja w ogóle miałem na mapie do, wiesz, do sabotaża i nagle patrz, o kurwa, ciało. Jakby ktoś mi wszedł, to pomyślał, że ja go zabiłem. Bo ja stałem przez chwilę na ciele, nie? To był frak Prazego, więc to nie był self-report, chłopaki. No to mój był. Plus mi z reportem. Jeszcze raz, proszę. Kurwa. No, chcę zrobić światło, zrobić paski. Kurwa, jestem debilem. Ale każdy miał wyjebany w te światło. No właśnie, ja to sam powiedziałem, teraz to streamy. Ja już ktoś na pewno zginął, nie? I mówię, chuj, nawet tam nie idę. Niech zginą, dopiero później tam pójdę. I mówię, kurwa, mogę mieć tak. I zginęli sobie, bo byłem sobie teraz w komunikacji, zrobiłem taska, poszedłem wrócić śmieci z trade'a, poszedłem na światła.
elektryku znalazły ciało o jego, nie widziałem gdzie było na wejściu, od razu mi się pojawił reporcik i od razu zgłosiłem. Czekaj, upewnię się tylko, nie widziałeś nikogo. Nikogo nie widziałem. Okej. Okay. No to co, I guess keep, ale... Chuj wydaje, że ktoś przy mnie w nawigacyjnym wędnął, jak zgasło światło, jestem chuj przekonany, że ktoś przy mnie wędnął, kurwa, jakiś ciemny kolor. Ja nie wiem, gdzie jest mój dżur. Wydaje, że to jest guzik, ale... Co? No nie, ja normalnie byłem. A tu jest... No nie, ja nie. No maksa mijałem, jak wychodziłem z tego. Ja myślę, że to był clean double kill od mnie. O, Tomek już podejrzewa. Mamy tam co runę, pojebane jest. No. A już wiem. Musimy te półśrodki pierdolić. Jak raz umarłeś? No jeszcze. Jak ktoś to jebane światło. Dzień dobry. Tylko jego stream widziałem. Chcę was poinformować, że idę strzelać do nawigacji, Mateuszka z tym chodzi na sekundę. Jaka tuchynowska. Teraz, daj powiedzieć, cicho. No. Wchodzi sobie Mateuszko. Ja mówię, dobra, spoko, podszedł do taska, mówię, dobra, idę sobie. Idzie sobie Tomek od dołu, wchodzi sobie do nawigacji. Ja mówię, a wrócę się może, coś się stanie. Leci krew. Patrzę, Tomek nie żyje, Mateuszko już leci do wenta. Mateuszko też się obroni. Poszedłem do Shieldsów na dół. A, do Shieldsów na dół. I potem wróciłem się do nawigacji i kto tam stał? Wirus. I zreportował self, ponieważ ja wróciłem. Także imo wirus i teraz próbuję mnie wyrobić. No nie mam nic do powiedzenia, no to tak, ja, tak było. Ja znam Mateusza, daj mi policzyć. 6, 9, 11 lat i ten ton mi się troszkę Mateusz nie podobał. Był taki... Sketchy był, taki wiesz, taki... Ciekawy miałeś ton, jak się tłumaczyłeś. Więc mówisz? Niestety, ale ci nie uwierzę, bo nie podobałeś dobra, mi się. I mu wyrzucajcie, ale będziecie tego żałować niestety. To może być self, tak na dobre. To może być self, bo to jest drugi raz pod rząd i mi to coś śmierdzi, ale mam się oku wirus, ale Mateuszko zaryzykuję, ten ton mi się nie podobał. Nie głosujcie na Mateuszka, ale... Albo ten w sumie. Albo ten. A hemoglobin w tej rundzie jest raczej czysty, bo zrobił O2. Ja nie zrobiłem górno, a dwa z kolei jak było ten jak było, jak się to nazywa, emergency, to takie wiecie, że trzeba wiemy, impostor. Guzik jest czysty. Dobra, właśnie, a Guzik, a ty gdzie byłeś, bo ty cały czas cicho siedzisz. Ja byłem w reaktorze z Robercikiem. Okej. Ja większość z nim rundę. On też tam zrobił. Ja zrobiłem Simona. I potem... Szedłem do elektryka. No i to tyle. Dobra. Posłuchajcie, chłopaki, nie wiem. No nie, jak nie chcecie Mateuszka, to nie. To jest wirus. No tak. Jeden z nich dwóch. Podejmij się decyzję, to jest jeden z nich dwóch. O. I cisza. A ten to tak powiedział. Wirus mówi. Chłopaki, nieważne, który z nich jest impostorem, albo który z was, chciałem powiedzieć, że ten, kto mnie odjebał, jest takim pierdolonym duchem, że to jest... Już na co rundę. Dobra, 3 sekundy, dawaj się, głosujcie. Wirus albo Mateuszko, głosujcie, albo skipujcie. No, Robert, zamknij mnie. Mi się głosami trzęsie, tylko to samo, mówię ci. Jak nie trzęsie, ja słyszę, że ci trzęsie się. No Robert by znał też, że jest impostorem, to... O wow. Jest prosty. Jak Mateuszko nie był, to sorry, nie? No to jest wygrana, no. Ale żerób się taski. A skrzypko. Kabelki. Biedne. Może wygraliśmy grę? Proszę. Jeszcze jeden task. Task 7. Jeden! Ale że Robert zwentował na moich oczach? Robert zwentował na moich oczach. W kafę. Zwentował na moich oczach. Dosłownie wszedł w wenta. Ja mówię, dobra, idę za Roberta, bo zrobiłem wszystkie taski. Sam tylko jedna sama taska.
jedna osoba ma taska. Więc nie wiem, czy się ryzykować i iść na taski, bo jedna osoba, został ja task. Ja mam taskę, ale skoro zwentował, to jest... Zwentował, przysięgam, że zwentował. To jest, serio, właśnie na Robercika i jeśli zostawi jeden impostor, to to jest koniec. A gdzie był? Co? Czekaj, bo wy wychodziliście z komsów, nie? Tam naprawiliście i tam były chyba dwie osoby, nie? Tak, ja i hemoglobin. Minęliście z Robertem? Tak, ja się minąłem z Robertem, ale potem poszedłem do... Czekaj, żeby się okłamać. Poszedłem zrobić kabelki przy kamerach i potem poszedłem górnym silnikiem, bo był oxygen, więc szedłem z Robertem i Robert w kawę zwentował się na moich oczach. Myślę... To jest prosta piłka, bo jak wyjebimy teraz Roberta i to jest plus tak naprawdę, to możemy zrobić emergency i pusza na następnego wyjebać. No niekoniecznie, bo jeśli zostało nas dwóch, jeśli zostało nas dwóch i wyjebicie złe... Na pewno bym impostorem. Naprawdę. Ja mam ostatniego taska, jak ja widziałem na majuczach, zrobił sobie Tomeczka. Ale dawajcie Roberta, wygraliśmy. Chociaż jak chcecie, jest jeden task został, więc... Ale to jest impostor. Dawajcie Roberta. Robert, myślałeś, że nie mam wizji, nie? Znaczy nie, to wymyślnik ogólnie. A. Właśnie mówię, coś ty odjebał, ty. Ja pójdę za to, a ty momentem wskakuję zamiast za. Ja chciałem sabotę skiknąć, ale to wymyślnik. Miałem ogólnie taki plan. No, czyli to był? Czyli Mateusz? Mateusz. Miałem taki plan, żeby zabić guzika. Rambo, wyjazd, teraz jak zabijam pomalowaki. Runara. Chemo. Co? Ja wiem, że tak. Dobra, ej, ale... Ja zwątpiłem, nie po tej akcji. Ale co chciałem powiedzieć... Cześć, Kasper. Ale chciałem powiedzieć, Mateusz, jak cię wyczułem, kurwa, nie? Ty, to było dobre. Ale żebyś mnie zabił tak od razu na początku, Mateusz. Dobra, jako jedyny szedłem do tych jebanych świateł, nie? Taką gier... Serio. Co tu patrzy? No to debil. Co to debil, dobra. Nie. Ej, dobra, kurwa. Ampior odjebał gościa na moich oczach, kurwa, nie? Ampior, słuchaj. Ampior wszedł, kurwa, do admina. I on zjebał guzika na moich oczach i go zreportował. Tak, ja widziałem. Tak. Ja pierdolę. Ja widziałem, ty spędzisz, prosisz tam co pijesz. Ja jesteś... To Ampior, tak? Głupi Ampior, ja pierdolę. Jak serio, proszę widzieć, że się to wow, kurde. Ja widziałem, jak to poszło. Tylko ja jestem mądry chyba. I nie od razu zagłosowałem. No ale stary, ja też widziałem, jak wend skacze. Znaczy ja weszłem do admina, co nie? I tak słyszałem, jak po prostu... Ale nikt nie się spędza, co? Plus zaczął gadać pierwszy, a nawet nie miał tego. No. Więc nawet... Ja byłem obok ciała, gościem obok ciała! Słuchaj, stałem w adminie, obok guzika, szedł Ampery go odjebał. Fajsz? Ale dobra, ale czemu od razu wszyscy głosują, jak my mamy 150 sekund? I tak. No bo to był Ampior, który odjebał obok ciebie! Patrzcie, zabijemy dwóch, obu. No i co się zmieni? Nic. Będzie mniej imposterów o pół, a u nas będzie, nie wiem, jedna szósta czy coś takiego. Co ciło? Ja tylko zobaczymy, jak ile będą, nie? Zabijamy obu i tyle. Nie ma kłótni. Zabijcie Ampiora, później plusza i tyle. Ja pierdolę. Prócz tej kłótni, jak od razu Steeple. No i tak ciebie zabili, byśmy zabili. Ja dłużej bym przypiesz. I tak zabijamy obu. Co, głosujesz na mnie, tak? Dobra, plusza po prostu. No nie, kurwa, głosuj na mnie, bo to nie jestem ja, kurwa, Ampior. No, gościu, kurwa, Ampior odjebał go na moich oczach. Odjebał kogoś. Wyrzucajcie go. A później mnie jak chcecie, ale wyrzućcie go. Ale jesteś głupi, ale ty się kurwa graj z głową, a nie jak debil, że kurwa... To jest z głową! Nie jest kurwa z głową! Wyrzucimy was obu, a oboje mówicie, że jeden z was jest imposterem. Wyrzucimy obu, to na ale pewno nie Ampior był! Kurwa, byłem trzeci ale raz! Ty też możesz być! Z chuja śmietana, to jest ta kurwa Kisto Elana. Debilu kurwa, jebany! Big Brain, wyrzućcie go, tyle no! Czemu wy się w ogóle myślicie? Dobrze, powodzenia teraz powodzenia z wydraniem, chłopaki! Powodzenia z wydraniem, naprawdę!
Myślałem, że słuchajcie to powodzenia. Przynajmniej robicie taski. Powodzenia, powodzenia, to jest takie gadanie. No bo debilo, ale... kurwa! Ale nie wiem, ja bym to w ogóle skipnął. Ja skipnąłem, kurwa, bez sensu. Logika, no! Jasne, ludzie, kurwa. Logika! Proszę! Ampior godziła na moich oczach, dajesz, a ty bierzesz Ampiorowi. No, dziękuję. Zginę, ja zaraz zginę, bo zaraz mnie zabiją. Nie, zostawię, no zostawię. Do widzenia, ludzie. Mam nas... Ja, dobra. Po prostu ciebie wyjebiemy. Następnym. Po rundzie zobaczymy. Zobaczymy, kto jest taki mądry. Jeszcze. Dobra, z kim byłem na kamerach przed chwilą? Znaczy koło. Zaraz z kimś włączałem tego, nie? Raz. Włączałem. Halo. Z kim raz włączałem? Bo tam Snaki, Snaki, jesteś zmutowany. No wiem. A, to robi reaktor. Za mnie ktoś się nie chce przyznać. Robertosem wychodził z reaktora, szedłem do tego, do elektryka i nagle gaz nie żyje. Jak kurwa przyjść do elektryka, jak ja stoję? A gdzie jest, w ogóle gdzie jest ciało? No, ogólnie ciało jest w kamerowni. O. I ja widziałem, jak Gezu tam wchodził, zamknęły się drzwi i czekałem, bo chciałem wejść do kamerowni i tam było ciało. I ktoś musiał wyjść wentami pewnie. O, Snipe był w elektryku. Ja byłem teraz w tej stronie. Ja nie byłem mordo w elektryku. No, coś powiedział, że był w elektryku. No był. Zszedłem z tego, z reaktora szedłem do elektryka. Byłem przy szumty. Z kim ja byłem w Shieldsach? Z Christo i... Matełko? Czekaj. Razy. Gdzie? Praise. Shieldsach, Shieldsach. Ja byłem. No to my jesteśmy czyści, że teraz. No tak, myśl nawzajem nie jesteś dla mnie, nie zabił nikt, nigdy. Nie? W tym meczu nigdy. Nie no, teraz widziałem, więc no, teraz jest czysty imo. No ale jest dwóch imposterów prawdopodobnie. No nie, plusz mi się daje, że nie, bo taki jest. Kurwa, byłem w elektryku, nie widziałem go. Ale no, a gdzie, w którym miejscu w elektryku byłeś? Byłeś po prawej, czy do lewej? Kto? Na środku, u góry. Ale nie musiał okay, dobra. No nie, tylko pytam się kogoś. To co robimy? Nie widziałeś go w tym... Kurwa, coś ten Snipe śmierdzi, ale nie wiem, ale nie wiem. Ale co robimy? Ja skipuję. Ja to słyszę. Ale mówisz, że go nie widziałeś. Proszę. Nie no, ja z reaktora poszedłem do elektryka, tam... O, dobra, Marcelo! Ej, jest dobra, nie. Teraz my oboje nie żyjemy. Ojej. Potem wam powiem, jeśli będzie. Kurwa. Oh fuck, nie widział mnie, nie? Hello? Nie! Jest to? Nie! Wejście do szpitala, jak... Oni mnie tylko zostawiają, żebym się kłócił. Tylko tyle powiem. Ja się nie kłócę. Ja totalnie nie widziałem nikogo teraz. Proszę. Musimy kogoś wyrzucić. Jak nikt nikogo nie dobra, widział... Dobra, to czekajcie. Czekaj. Gdzie byliście? Gdzie byliście? No ja w tym szpitalu teraz ten napełniałem. A, i miałeś... Wychodzę, chciałem iść dalej i tutaj ciało leży w drzwiach. Okej. Ja w reaktorze. Ja robiłem upload w security. I szedłem, i szedłem w stronę dolnego silnika. Ja widziałem gdzieś na dole, przedtem koło engine'a chyba. Dobra, i szedłem wcześniej, tak, wcześniej. Ej, a Tomek też jest ten. A ja ostatnio widziałem Tomka w elektrykalu z pluszem. Ja nie byłem w elektrykalu. Byłeś. Nie, byłem. No, obok elektrykala. A, nie, to no, ja byłem w elektrykalu. Ale to było trochę dosyć dawno, więc mógłby kogoś zabić, ale nie jestem... na to za bardzo. No nie wiem, się dalej wydaje, że plusz nie, bo ty chcesz na siłę z niego, no w sumie a? No, nie był tam, gdzie ja byłem teraz, a ciało leży.
proszę. To za co Robertos? Robertos, no. Ja widziałem Robertos tak. Ja na początku poszedłem rundy w ogóle na lewo, probówki zrobić, odebrać. Odpalił się oksygen, poszedłem prawo i poszedłem robić silcy. Drugi raz się odpalił oksygen i do tego momentu właśnie też już podbiegłem do drugiego oksygena i w sumie report był. Ja walczę za Ampiora i za Matełka. Ale nie wiem, ja mogę głosować za kogokolwiek, ale na Roberto mi najbardziej... Robertos mi śmierdzi trochę. Dobra, teraz skipnijmy i zróbmy taski. Nie ja możemy. Tak po prostu mi Roberto nie śmierdzi. Sens. Nie, ja na niego. Oni ale... wystarczy, że jednego zabiją. 40 sekund ale mamy. Czym ci śmierdzi? Nie wiem, tak po prostu, jakieś przeczucie mam. Aha. No dobra, musimy kogoś wyrzucić. Halo? Nie ma go? Jest. O! Dobra, snipe. Ruchamy go. Dwóch! Na mnie! Już chcieli kogoś wyrzucić, to na mnie rzucili. Dobrze, dobrze. Jakiś wam cię trzymam. To było tak dobre! To nie trzymam. Czemu wy go nie wyrzuciliście? Nie wiem, co to było. Jak to mi udało z tym Ampiorem? Czekaj, Cio, słuchaj, bo to było tak, że byłem w Encie pod adminem, ja tylko widzę od dobrych 30 sekund, jak ludzi się patrzy, że ktoś skacze. Ja mówię, w końcu, dobra, chuj, wychodzi do odpierdolę. I nawet tylko wchodzi Ampior, i ja zaraz reportowałem ciało, coś schowałem do Venta, Ampior się miotał przy ciele i nie zdążyłem go zreportować do ciała. I tak wszystko zbaliłem. Ja pierdolę. Ja nie rozumiem, czemu wy go nie wyrzuciliście, nic nie straciliście. Dokładnie. Ale Robert, szczerze, Robert, ta akcja, że ty odjebałeś Tomka w Vertikalu, a ja wyszedłem w Medbayu. I teraz słuchajcie to. Matełko był obok Prazer, który robił taska. Matełko widział, że chodzę z Venta, zacząłem go gonić i go zajebałem przy wyjściu z Medbaya. Prazer kurwa by to zobaczył, tylko miał akurat taska. I mu zasłaniał. No. Ja się zablokowałem do drzwi. Rozwoliłeś tym Ventem. Ja widziałem od początku, nie? Bo sobie dwa albo trzy razy przed nosem drzwi zamknął, to jest sobie jego ruch, nie? Błagam, następnym razem jak takie coś się stanie, proszę, wyrzućmy obu, to nie ma logiki, na pewno jeden z nich jest imposterem, a my wyrzucamy jednego. Mówiąc tylko tak, tylko coś nie daj kurczę. Ale coś... Ale trafiłem z Robertosem, tak z dupy, strzeliłem, trafiłem. Coś tak mi stanął, jak zobaczyłem, ja tak mi stanął, jak zobaczyłem, że Christo mówił, głosujcie na plusza i tylko on zagłosował, a każdy inny nie. I tak stanął. Nie rozumiem, co zrobili, najlepiej był Robert, nie? On był imposterem i mówił, czemu głosujecie tak z bomby i nie dajecie się komuś zabić. Tak, to dobrze. No tak, w sensie, no... Ja wiem, robiłeś z tego, ale... Ale no... nawet nie, że alibi sobie robiłem, ale wygracie jak debile. Chłopcy się robili. Bo jak debile. Chłopcy się robili. To chodzi. To zabawa. Zawsze przepraszam. A co wyłączył? Zabijajcie pierwszego, proszę. Ja teraz wstaję, robię staska, odpalę traktor. Okej. Ja cię spaliliście. Okej. Dobra. To mogło być pierwszy poleciał? Ja mam goblin. Chwila, moment. Będzie mocno. Przecież tam, gdzie ja przecież wszedłem, ktoś był. Ja w reaktorze, bo... Hemogoblin zginął w reaktorze, to są na środku jak się wchodzi. Okej. Ja tam biegam. Myśmy się minęli klip, ale to no. No właśnie, dlatego cię, słuchaj, ja byłem w reaktorze, tam. Niech dla mnie klip teraz pociska kit, no bo słuchaj, od razu pierwszy nagadać kogo, to on nie widział, się wybiera. Ciśnie kit teraz klip. Moment, biegam tam. I lecę, widzę kogoś. I lecę na dół, żeby sprawdzić, czy kogoś tam nie ma. Żeby mógł tam przycisnąć łapę.
patrzę, pojawia mi się przycisk report. Aha, i widzę kogoś na środku i kogoś jeszcze, kto tam chyba był. Ja stawiam, że to pod czołgów, bo ten ktoś miał jasny kolor. No tak, ale... tak, ja tam byłem. Ja trzymałem przycisk i mógł mi zasłonić przycisk. Ja mogę na ciebie tylko stawiać i chyba na to, i chyba to zrobiłem, chociaż teraz nie chciałem, ale dobra. A ja myślę, że to mógł być self-report, bo Cliff przyszedł, zabił, zobaczył, że ja stoję i zreportował. No imo Cliff. Imo Cliff, Cliff? To jest Cliff. No, proszę bardzo. Ja nie wiem, co mam zrobić, dobra. Czyli co? Co na co mam losować? Dobra. A to twoja głowa. Jak on przyszedł, zabił go pewnie, hemoglobin no, chciał. No i pierwszy mówi, kto co robi, no. Oj, przegrana gierka, panowie. Przegrana gierka. O kurwa. To by nie zrobił rakora. No tak. Tak dobra, dobra, poczekaj, daj mi się wytłumaczyć. Daj mi się wytłumaczyć, Cliff. Podobno było tak, że ja widziałem, że jeden chłop był na dole, okej. Okay. Widzę jednego chłopa na dole, drugi jest u góry, tylko się nagle cofa na środek. I stwierdziłem, dobra, kurwa, został 5 sekund, odjebie go, nie zrobi tego, a nagle wchodzi Cliff Jumper, se wejdzie do reaktora, mi reportuje ciało, jestem jak, kurwa, co jest? Miałeś farta, że nie widziałem dokładnie, kto to był. Jep. Czemu